Pierwszy wiersz, który przeczytam, jest bez tytułu, opowiada pewną sytuację liryczną. Zniewoliła go niewinnością swoich ust. Poczuł ich słodki smak. Zamknęła oczy, zawstydzona. Dotknął jej dłoni. Drżała. A on trwał przy niej, w jej myślach i w cicho wyszeptanym później: ja nigdy wiem, odpowiedział, zanurzył dłonie w jej włosach. Całował delikatnie. Czoło, oczy, usta. Dziękował jej milczeniem. A ona wiedziała. Myślę, że jeżeli kilkakrotnie przeczytają Państwo ten utwór, będą Państwo wiedzieć, co wiedział ten mężczyzna i co wiedziała ta dziewczyna. Myślę, że to bardzo intymne i bardzo lekkie. Pisząc ten wiersz, czułam się tak, jakbym podglądała ich przez dziurkę od klucza. To takie trochę dziwne.